No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was już w drugim materiale, który dzisiaj wrzucam na kanał. Na samym wstępie przepraszam za te problemy techniczne na porannym materiale z karnetu bojowego. Kompletnie nie zostało to przeze mnie wychwycone przy procesie montowania. No i faktycznie jest to dosyć uciążliwe na tym materiale, także przepraszam. No niestety ostatnio mój komputer cały czas plata figle w najmniej oczekiwanych momentach. No i potem wychodzą takie sytuacje, jak wychodzą. Mam nadzieję jednak, że ten materiał Wam wynagrodzi te problemy z rana, bo dzisiaj, a w zasadzie dzisiaj, teraz w tym materiale przybliżę Wam zmiany, jakie wprowadził sezon 6. Zmiany w Verdańsku, zmiany na mapie, zmiany takie wizualne oraz oczywiście inne zmiany, które zostały tutaj przez twórców gry zaimplementowane do gry. Także jeżeli chcecie pomóc, zostawcie standardową łapkę w górę już teraz, będę za to bardzo wdzięczny. A ja przechodzę, moi drodzy, od razu do analizowania patch notes. Plus w tle będziecie czasami mieli przebitki na to, o czym mówię, jeżeli będę mówił o tych szczególnie zmianach w Verdańsku. Okej, zaczynamy od jakby rozkładu jazdy w kwestii playlist na najbliższe tygodnie, w zasadzie na cały październik. Już teraz, od razu, wraz ze startem 6 sezonu, mamy standardowe playlisty, które znamy, czyli mamy Battle Royale, mamy Grabież, mamy tryb ładunek na fragmencie portu z Verdańska. Natomiast już w ten weekend wraca, moi drodzy, najlepszy tryb według mnie i też przez dużą część, według dużej części społeczności, a więc Iron Trials, żelazne próby, tym razem w formacie czwórek i one tylko weekendowo zastąpią normalne czwórki, po prostu Battle Royale, także jeżeli ktoś będzie chciał grać czwórki, to będzie miał do wyboru tylko żelazne próby, natomiast to tylko przez weekend, bo po weekendzie dostajemy nową oczywiście playlistę, która wygląda następująco, jak widzimy tutaj. Pojawi się chociażby znowu tryb Clash, będą jakieś na Wyspie Odrodzenia tryby typu Scopes and Scatterguns, czyli chyba coś ze snajperkami tylko, więc to może być fajny tryb na Wyspie Odrodzenia, moi drodzy. Oczywiście odnowa też na Wyspie Odrodzenia zostanie, ładunek też będzie, no i w weekend następny otrzymamy z kolei trójki na żelaznych próbach, które też zastąpią normalne trójki, ale to znowu tylko przez weekend, a w tygodniu, po tamtym weekendzie, dostaniemy już dwójki żelazne próby na stałe w playliście. Zastąpią one oczywiście zwykłe dwójki, natomiast zwykłe tryby inne również będą. Do tego pojawi się też nowy tryb halloweenowy, który muszę Wam powiedzieć, że dotarłem do informacji i będzie również bardzo ciekawy. O tym prawdopodobnie materiał już jutro na moim kanale. Wyspa Odrodzenia, tutaj będzie ten tryb Scopes and Scatterguns, tylko że w czwórkach i tak dalej, i tak dalej. I ostatni tydzień października dostaniemy powrót normalnych trybów Battle Royale, dalej będzie ten tryb halloweenowy, odnowa czwórki, no i w weekend solo żelazne próby. To może być fantastyczne doświadczenie, solo żelazne próby to może być najlepszy tryb, najlepsza wersja żelaznych prób, z jaką mieliśmy do czynienia. To były, moi drodzy, playlisty. Fajnie się to zapowiada. Muszę przyznać, że naprawdę fajnie się to zapowiada i nie mogę się doczekać przetestowania chociażby właśnie po raz kolejny żelaznych prób. Tutaj mamy informację o karnecie bojowym. To nas nie interesuje. Znaczy najważniejszymi informacjami z karnetu bojowego są dwie nowe bronie, ale do tego na pewno zaraz jeszcze wrócę. Mamy informację o tym evencie Koszmar, który oczywiście 19 października rano, o 6 rano czasu polskiego, zadebiutuje. Mamy nowe tryby, tutaj jest o tym więcej. Aha, czyli tutaj mamy informację, na czym dokładnie polega ten tryb. Aha, dostępne na ziemi będą tylko shotguny, snajperki i łuki. Bez darmowych zrzutów. I nie można też kupić zrzutów. I zamiast początkowego pistoletu będzie ten
pistoletto, shotgun, marshal. To może być ciekawy tryb, ale boję się, że ludzie będą nadużywali te shotguny i po prostu będą kampić w miejscach, w których kampić nie powinni. Natomiast przetestujemy w boju. Mapa. I tutaj przemieszczamy się już na przebitki. Mamy, moi drodzy, dużo zmian na mapie. Mówię dużo, bo faktycznie w niektórych rejonach ta mapa wygląda zupełnie inaczej. Przede wszystkim, nim przejdę do tego najbardziej oczywistego czegoś, czyli tego wybuchu, no to pierw informacja o bunkrach. Pojawiły się trzy nowe, moi drodzy, bunkry. Widzicie ich teraz lokalizację w przebitkach. No i bunkry te skrywają naprawdę bardzo wysokiej jakości lód. Także warto tam zdecydowanie latać. Szczególnie jeżeli oczywiście zależy wam na jak najszybszym uzbieraniu na zrzut. No i osobny materiał właśnie o tych bunkrach jako fantastyczny taktyce na start pojawi się jutro na kanale Alsen Gaming, także bądźcie pewni, że followujecie, subskrybujecie ten kanał, bo tam właśnie wleci poradnik niejako, jak korzystać z tych bunkrów właśnie w chwili obecnej w Warzone. Bunkry są naprawdę bardzo, bardzo przydatne w tym momencie, więc zwróćcie na to, moi drodzy, uwagę. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o tę wyrwę, o ten wybuch w Werdańsku, to jest on konkretny. Połowa downtown, może nawet więcej niż połowa, jest kompletnie rozwalona. Niecały downtown nie żyje, natomiast no znaczna część zdecydowanie tak. Pozostały tak naprawdę jedynie 2-3 wyższe budynki. W dalszym ciągu o 2-3 wyższe budynki za dużo, ale wygląda to już dużo, dużo ciekawiej. Co ciekawe, ta wyrwa, szczególnie na downtown, jest skonstruowana w ten sposób, że spokojnie zmieścimy się tam każdym pojazdem, da się tam przejechać, nie zablokujemy się. Jest ona też dosyć głęboka, no i to, co według mnie najważniejsze, to że prócz tej głównej wyrwy mamy również takie mniejsze wyrwy w niektórych miejscach na mapie, które między innymi dają dodatkowe możliwości osłony przemierzając przez puste przestrzenie, chociażby ta wyrwa, którą widzimy tutaj mniej więcej przy szpitalu. Tam bardzo ciężko momentami było przebiec, dzięki właśnie takim zmianom no to przebieganie przez teren jest już troszkę łatwiejsze. Także te zmiany związane z po prostu wyglądem Werdańska, jak dla mnie na plus. Downtown to miejscówka, której tak naprawdę, no nie mogę powiedzieć, że nikt nie lubi, ale zdecydowana większość ludzi nie lubi, więc dobrze, że teraz zmiana dotknęła właśnie dokładnie tę miejscówkę. Dodatkowo właśnie te mniejsze wyrwy, które również dają dużo nowych możliwości. Zmiana jak dla mnie na plus. Pojawił się również nowy, stary gułag, bo jest to oczywiście powrót OG gułagu, który znamy z początków Warzone. No i jest to zmiana, która chyba cieszy każdego, bo pomimo początkowej radości, że te gułagi będą się zmieniały co sezon, teraz chyba każdy stwierdza, że ten OG gułag, ten pierwszy, był zdecydowanie najlepszy. No i to właśnie on wraz z tym sezonem, moi drodzy, powraca. Jeżeli chodzi o gameplay, no to oczywiście mamy nowy loot na ziemi, mamy nowe bronie i są to zdecydowanie lepsze bronie niż w poprzednim sezonie. Mamy oczywiście nowe bronie, o których mówiłem już wcześniej, czyli ten shotgun z karnetu oraz graf, karabin szturmowy z karnetu. Ich schematy również leżą w chwili obecnej na ziemi, także możemy sobie przetestować jeszcze przed ich tak w zasadzie odblokowaniem. Poprawiono oczywiście również szereg bugów, tego nie będę tutaj wszystkiego przybliżał, możecie sobie to sami zatrzymać, przeczytać. Są to bugi, które w większości niewielu z nas spotykało, przynajmniej taką mam nadzieję, ale ważne, że kolejne bugi są tutaj naprawiane. Najważniejszym bugiem, który nie został naprawiony, jest to, że dalej laguje po prostu lobby Warzone i ja mam spadki do 3 FPS-ów, przez co przemierzanie przez kategorie w lobby trwa minuty, a nie sekundy, tak jak to powinno trwać. Natomiast twórcy poinformowali już na Twitterze, że wiedzą o tym problemie, no w czas wiedzą, to już trwa kilka tygodni i przy najbliższej aktualizacji zostanie to naprawione, natomiast na razie jeszcze naprawione nie jest. Kolejne zmiany to już zmiany, moi drodzy, wizualne i tutaj znowu przenosimy się do przebitek. Widzicie teraz, jak wygląda nowy layout, po prostu rzeczy, które podnosimy z ziemi. Mamy inną kolorystykę nieco, mamy również dużo więcej informacji na tym, co podnosimy. Między innymi dzięki tym zmianom jesteśmy w stanie
bez podnoszenia tak naprawdę broni, zobaczyć jakim trybem ta broń strzela, czy jest to tryb serii, czy jest to tryb automatyczny, czy jest to jakikolwiek inny tryb. Generalnie jest to dużo bardziej według mnie przejrzyste i też wydaje mi się, że jest to zmiana zdecydowanie na plus. Rzecz, o której również informowałem i musicie o niej pamiętać, to, że oczywiście w chwili obecnej regimenty już nie działają, one zostaną zastąpione przez nowy system społeczności wraz z integracją Call of Duty Vanguard z Warzone, więc troszkę będzie trzeba na to jeszcze poczekać. Kolejną nowością są zmiany w menu, po prostu w ustawieniach gry. Możemy od tej pory zmienić sobie tutaj czas wyświetlania killfeeda, czyli informacji o tym, kto kogo zabił. Możemy sobie ustawić to na tyle sekund, ile chcemy, żeby się wyświetlało, w sensie maksymalnie może to być do 60 sekund, domyślnie jest to 10 sekund na przykład, także zmiana może być znaczna. Możemy też to kompletnie wyłączyć, jeżeli komuś to przeszkadza, także no, dodają coraz to więcej, jak widzimy, takich rzeczy, które możemy pod swoje preferencje ustawić i to jest zawsze na plus, no bo każdy woli w zasadzie co innego, no i jeżeli komuś jakimś cudem przeszkadzają te informacje, czego bym raczej nie polecał robić, no to może sobie to wyłączyć, także jest to oczywiście jakieś wprowadzenie. Nowości również w tym systemie mono audio, no i moi drodzy, broń, tak? O dwóch wam już mówiłem, czyli ten shotgun oraz karabin szturmowy. Natomiast dostaniemy również w trakcie sezonu, a w zasadzie podczas eventu halloweenowego, nowy pistolet maszynowy Lapa. On będzie do odblokowania właśnie podczas tego eventu. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie się sprawował. W sezonie dostaniemy też Hammer and Sickle, czyli jakąś broń do walki wręcz. I teraz też wraz ze startem od razu sezonu mamy oczywiście tam taką siekierkę, nie wiem jak to nazwać. Natomiast bronie do walki wręcz, umówmy się, niewiele osób interesują. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o balans broń, tutaj również update nieco pozmieniał. Nie są to może ogromne zmiany, ale są to zmiany, które dotykają najpopularniejsze wybory w kwestii karabinów, czy też ogólnie po prostu broni w chwili obecnej w Warzone. A więc C58 oraz EM2, ich odrzut został zwiększony. Nie wiemy o ile. Ja jak sobie coś tam testowałem, to faktycznie ten odrzut został zwiększony, ale nie uważam, żeby to było aż na tyle popsucie tego odrzutu, w cudzysłowie, broni, żeby były one bezużyteczne. Natomiast no, są po prostu cięższe teraz do opanowania minimalnie, tak to nazwijmy. Jeżeli chodzi o RKM-y, to MG82 dostał dosyć sporego nerfa, przynajmniej na papierze, bo mamy tutaj przede wszystkim zwiększony to podbicie broni, gdy zaczynamy strzelać, ten gun kick. Recoil również został zwiększony. Zwiększone zostały również rzeczy takie stricte już pod mobilność, czyli czas przeładowania, w zasadzie nie czas przeładowania, tylko moment, w którym możemy anulować przeładowanie, został wydłużony, a więc no dłużej niejako przeładowujemy, tak to trzeba rozumieć. No i zwiększony został również ten moment, w którym jakby zmieniamy broń, gdy ona podnosi się do góry, to też dłużej będzie trwało, czyli mobilność MG82 i po prostu jakby kontrola tutaj jest nerw na to. Jeżeli chodzi o Stonera, to tutaj również zwiększony został gun kick oraz recoil, czyli też broń powinna troszkę bardziej podbijać w chwili obecnej. Zmiany dotknęły również lasera, w zasadzie jednego, Tiger Team Spotlight, ciekawe, czyli najpopularniejszy generalnie dodatek na mobilność do broni z Cold War'a, idealny pod na przykład pistolety maszynowe. Co oni tu zmienili? Movement Speed Multiplier Decreased, czyli mnożnik szybkości poruszania się został zmniejszony z 3,2% na 3, i ADS Movement Speed, czyli prędkość poruszania się celując, mnożnik tego czegoś został też zmniejszony z 3,2 na 3, czyli taki minimalny nerf na mobilność tego dodatku. Okej, ciekawe. Jeżeli chodzi o magazynki, to tutaj stricte tylko do OTS-9, Spetsnaz 40 oraz VDV-40 Round Fast Mag. Zostały tutaj, jak widzę, również wprowadzone nerfy na szybkość przeładowania, szybkość poruszania się i tak dalej. Nie są to jakieś znaczne różnice, ale jednak
wolniej teraz będzie się chociażby przeładowywał ten magazynek, wolniej będziemy przycelowywali i tak dalej, i tak dalej. W grze mamy również nowych operatorów, jest to Mason, jest to oczywiście ten Fuse, jest to Arthur Kingsley dla osób, które mają preorder Call of Duty Vanguard, mamy oczywiście nowe prestiże, no i standardowo nowe pakiety w sklepie. Pakietów w sklepie, moi drodzy, w tym sezonie będzie najwięcej w historii, bo wlatuje mnóstwo, naprawdę mnóstwo pakietów na Halloween, także jeżeli macie jakieś kodpońce wolne na koncie, trzymajcie na Halloween, bo tam będą naprawdę konkretne, fajne pakiety do zakupienia w sklepie. Update ważył w zależności od platformy od 30 do 40 nawet giga, także nie mało, jeżeli ktoś ma wolny internet, to współczuję, ale właśnie też dla takich osób takie materiały powstają, żebyście wiedzieli przed pobraniem takiego update'a, co się dokładnie zmieniło i mam nadzieję, że ten materiał Wam to właśnie wyjaśni. Jeżeli tak uważacie, zostawcie proszę koniecznie łapkę w górę, to mi pomoże, no i będę Wam po prostu bardzo wdzięczny. Zachęcam również do subskrypcji, jeżeli chcecie być po prostu na bieżąco, chociażby z tego typu filmami, a ja już się z Wami żegnam, do usłyszenia już jutro i kto wie, być może dzisiaj wieczorem na live'ie na Twitchu. Wbijajcie na mojego Twitcha, link macie w opisie. Tyle ode mnie, mówi Goldzor, na razie.